Cześć, z tej strony Bajan. Witam wszystkich, szczególnie stałych bywalców tutaj oraz fanów, którzy mnie obserwują czy to na Facebooku, Instagramie lub DeviantArcie. Dziś macie okazję usłyszeć mnie po raz pierwszy. Bardzo mi miło. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować za wasze wsparcie, które otrzymuję już od kilku lat. Co mogę powiedzieć, jesteście niesamowici. A teraz przejdźmy do rzeczy. W tym filmie postaram się opowiedzieć krótko i rzeczowo to, co robię podczas tworzenia tego rysunku oraz mam nadzieję, że nie będę was zanudzał. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Zacznijmy od szkicu. Robiłem sobie zarys na brudno, który przyniosłem do programu i w którym do brudnego i paskudnego szkicu robiłem finalny w postaci line artu, który następnie przyniosłem na papier. Od jakiegoś czasu właśnie w ten sposób tworzę swoje szkice. Po pierwsze daje to czystość pracy, jak i czystość na biurku. Po drugie program graficzny daje nowe możliwości i wprowadza wiele ułatwień. Jeśli też tworzycie swoje szkice na komputerze, polecam zawsze odwrócić w pionie wasz projekt. W ten sposób ukażą się wam błędy, które z łatwością poprawicie. Ze szkicem wykonanym tradycyjnie możecie zrobić to samo. Wystarczy, że zrobicie zdjęcie na wprost i przerzucicie je do programu. Co do papieru. Do tej pracy użyłem Strathmore Mixer Media z serii 400 o formacie zbliżonym do A3. Papier ten jest typowo biały oraz, jak sama nazwa wskazuje, idealny do różnych technik. Ma gładką powierzchnię, która pozwoli nałożyć nawet suche pastele. Posiada gramaturę 300 i to wszystko sprawia, że jest jednym z moich ulubionych, którego często wykorzystuję. Jako podkładu pod kredki użyłem naprzemiennie markerów z Camelona oraz skórę Color Twin Zinc. Zrobiłem nimi delikatną warstwę, by podczas kolorowania nie przebijała mi biel kartki spod kredek we wcześniejszych etapach, co pozwoliło skrócić lekko czas pracy. Na tym etapie mogłem nadać kierunki, czyli zrobić nimi warstwy w taki sposób, by szkic zyskał na trójwymiarowości. Zwróćcie uwagę na brzuch czy te skrzydła. Nie nałożyłem markerów w jednym kierunku, załóżmy od góry do dołu, tylko starałem się sobie wyobrazić tego smoka w 3D i markerami zrobić jego okrągłości. Mimo że jest to tylko podkład, to ułatwia w ten sposób dalsze rysowanie. W dodatku marker użyty jako pierwsza warstwa podbija delikatnie nasycenie kolorów naszych kredek, aniżeli nałożylibyśmy je same na kartkę. Najlepiej ten efekt widać przy kredkach Prismacolor Premier. Przed rozpoczęciem kolorowania określiłem światło, z której strony ma padać. Ustaliłem, że smok najfajniej będzie wyglądał, gdy nie za mocne światło będzie padać za jego plecy. Po nałożeniu markerów zrobiłem kontur kredką. Im smok wiwerna jest bliżej nas, tym bardziej zrobiłem ciemniejszy i mocniejszy. Od chwili zrobienia konturu włącznie, pierwszy raz użyłem kredek akwarelowych Albrecht Dürer od Faber-Castell. Model ten nie jest tak popularny jak Polychromos, czego w ogóle nie rozumiem. Dla mnie te kredki są bardziej przyjazne od wyżej wymienionych. Są bardziej miękkie, fajnie prowadzą się po kartce. Są też bardziej napigmentowane oraz nie zapominajmy, że zawsze możemy je potraktować wodą. Wtedy uwalniają się w nich iście niesamowicie nasycone kolory. Przy tylu zaletach są to wciąż kredki bardziej z tych ołówkowych, co także zaliczam na plus. W dodatku na sztuki kosztują tyle samo co Polychromos, czyli 6 zł z groszem za sztukę. Durerami zapełniłem całego smoka. Warstwami kolejno od najjaśniejszej po najciemniejszą. Nakładałem kredki delikatnie wbrew mojemu przyzwyczajeniu oraz często je ostrzyłem. Rysowałem w kierunkach, które ustaliłem sobie wcześniej markerami. Starałem się, by tak jak przy robieniu konturu, to co jest bliżej nas było mocniejsze i bardziej wyraziste, a to co z tyłu bardziej bledsze. Durerami oczywiście nie zapełniłem smoka tak, by prezentował się już finalnie, gdy czekało na mnie jeszcze kredki Faber-Castell Polychromos i Prismacolor Premier. Kolejność doboru kredek nie jest przypadkowa. Durery wybrałem jako pierwsze, gdy są bardziej miękkie niż Polychromos, ale wciąż są ołówkowe. Następne są Polychromos, które są bardziej twardsze i którymi to wygładzę to co już mam, do granic możliwości jakie oferuje ten papier. Z racji, że miałem już kilka warstw i trudno by było nakładać kolejne, dlatego Prismacolor Premier wybrałem jako ostatnie. Są na bazie wosku i są w nich najbardziej miękkie. Nimi zrobiłem praktycznie ostatnie muśnięcie. Teraz zdradzę wam sekret.
Przeważnie nigdy nie jestem zadowolony ze swoich prac. Znajdzie się tylko może parę wyjątków. Nigdy też nie udało mi się przylać na papier początkowej wizji. To, co prezentuje się finalnie, zawsze stanowczo odbiega od tego, co było na początku w postaci pomysłu. Dla przykładu ten smog. Pomysł był taki, by zrobić sampy z bokiem, w tonowanych kolorach typu bordo, pomarańczu, szarości, połączony z miodem i ze złotymi wstawkami w tle, w ilustratorskim stylu. Wyszło... No właśnie, coś innego. Prawie cały smog w dynamicznej pozie i innych kolorach. Jak zwykle robię sobie podgórkę. Ale uznałem, że pójdę bardziej ambitnie i połączę zamysł wyżej z lekkim realizmem, jeżeli można to tak nazwać. Oraz, że pobawię się trochę kredkami. W skrócie wycisnę z nich tyle, ile dała fabryka. Po skończeniu pracy durerami przyszła pora na zblendowanie tego, co mam, przy użyciu terpentyny. Pędzle umoczone w terpentynie odsączałem lekko w papier przed nałożeniem. Niektóre elementy blendowałem mocniej, niektóre mniej. Nieprzyjemny zapach zrekompensowały mi pozytywy, które terpentyna wytworzyła. Nałożenie jej spoiło wszystkie warstwy w jedność, sprawiła, że wszystko stało się jednolite, odbiła trochę nasycenie kolorów oraz stworzyła powłokę, na której mogłem nakładać kolejne warstwy innymi kredkami. Po 16 godzinach kolorowania przyszła pora na kredki polichromos. Nimi nałożyłem kolejną warstwę. Mianowicie wygładziłem to, co już mam, tak by zniknęły w miarę możliwości pory kartki, oraz nałożyłem więcej cieni i półtonu. Cały czas starałem się nakładać kredki delikatnie, bo mocniejsze dociśnięcie uniemożliwiłoby mi nakładanie kolejnych warstw. Kolejne warstwy wypierałyby poprzednie, kredki by się po nich ślizgały. Teraz przyszła pora na szczegóły, takie jak nadanie faktury ciała, zrobienie łusek, żył na skrzydłach czy różnych drobiazgów, które sprawią, że smog będzie wyglądał bardziej realistycznie, ale wciąż bajkowo. Po skończeniu tego procesu przyszła pora na moje chyba najbardziej ulubione kredki. Kto słuchał uważnie, ten wie jakie. Nimi rozjaśniłem niektóre elementy, nadałem więcej światła, zrobiłem też parę szczegółów, by ciało było jeszcze bardziej namacalne. Oraz zrobiłem bardziej realistyczny kamień, kryształ, który znajduje się na zakończeniu ogona. Na koniec pracy kredkami, miejscami poprawiłem kontur, który zrobiłem na początku, by smog był wyraźniejszy i nie zlewał się ze sobą. Doszły też ogólne poprawki i jeszcze więcej szczegółów. Dodałem refleksy i miejscami mocne światło przy użyciu białego żelowego długopisu od Sakury i pisaka od Faber-Castell. Po tym wszystkim mogłem przystąpić do zrobienia tła. Szkoda by było stracić kontrastowość, tworząc pełne na miarę smoka tło. Dlatego zrobiłem inaczej niż zwykle. Postawiłem na bardziej minimalistyczne tło. Kredkami stworzyłem lekką poświatę na około centralnej części ciała smoka, czy też wiwerny, jak to woli, a do tego zrobiłem nieregularny okrąg przy użyciu złotej pasty od Renaissance, którą uprzednio zmieszałem z terpentyną i białym akrylem. Złota pasta pod odpowiednim kątem odbija światło, co jest ciekawym urozmaiceniem prac. Polecam, jeśli ktoś miał jeszcze z nią styczności, czy też z złotem w innej postaci. Na koniec psikałem dwukrotnie całość fiksatywą od Winsor Newton. Fiksatywa nie tylko zabezpieczy Waszą pracę, ale także sprawi, że kolory odżyją oraz, jak to w przypadku mojej, światło od rysunku będzie się mniej odbijało, gdyż zawiera filtr UV. Samo kolorowanie zajęło mi blisko 25 godzin, a wliczając to samo tworzenie szkicu i planowanie, wyjdzie grubo ponad 30. Z rysunku jestem jak na razie zadowolony, ale to się pewnie zmieni. Nie dziś, nie jutro, ale za jakiś czas, gdy wyłapię wszystkie błędy, które popełniłem. A Wam jak się podoba rysunek? Co byście w nim poprawili? Piszcie. Przy okazji dajcie znać, co myślicie o takiej formie filmu. Jeśli podoba się Wam taka forma, mogę co jakiś czas nagrać taki film oraz postarałbym się o lepszą dykcję i mikrofon. Jak macie pytania, piszcie, postaram się odpowiedzieć w komentarzu, czy też może na następnym filmie. Jeśli podobało się Wam to, co tutaj zobaczyliście oraz usłyszeliście, zostawcie łapkę w górę. A jeśli nie chcecie przegapić kolejnych filmów, zostawcie suba i zaznaczcie dzwoneczek. Będę bardzo wdzięczny. Wszystkie linki i informacje są w opisie niżej. Przepraszam za jakość nagrania oraz za to, że całość mogła wyjść trochę sztywno. Pierwszy raz zdarzyło mi się cokolwiek nagrywać i mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi za złe. Do usłyszenia, pozdrawiam, cześć.